Dzień dobry, cześć, witajcie. To jest nasze wewnątrzredakcyjne podsumowanie 2019 roku, czyli omówimy wszystko to, co wydarzyło się w polskim e-sporcie przez ostatnie 12 miesięcy, a wydarzyło się sporo, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych sytuacji, transfery, sukcesy Polaków, różne dramy. Tak chcielibyśmy, żeby było, a jak było naprawdę, o tym porozmawiamy z moimi kolegami, dziennikarzami e-sportmani. Tomek Chomczyk. Tomek Chomczyk. Bardzo mi miło. Witam. Patryk Stec. Ja trochę mniejszy Maven niż Tomek, ale też witam. I nasz niezastąpiony Bartek Klepaczyni. Ja was przykrywam czapką, także witam wszystkich. Tak jest. Panowie, słuchajcie, to może zacznijmy taką skalą szkolną. Jaką ocenę byście wystawili ogólnie polskim organizacjom, zawodnikom, tak zbierając wszystko do kupy za te ostatnie 12 miesięcy? Tomek, czy byłaby ta ocena co najmniej dobra? Wiesz co, myślę, że wystawiłbym takie 4 mniej. 4 minus, bo rozmawialiśmy z Bartkiem przed programem, że plus i minus to tak na zachętę i trochę nagany. Myślę, że czwórka mniej to taka by była moja ocena, bo jednak kilka sukcesów było i to takich dość znaczących, więc i to nawet nie w tych mainstreamowych grach, no bo rozmawialiśmy nawet przed programem o Rainbow Sixie i tutaj też bym wyróżnił, więc myślę, że tak 4 minus to jest moja ocena. Ja myślę, że mogło być lepiej, no ale niestety CS nas ciągnie w dół regularnie. Nie zapędzę się, to jest ten moment, kiedy się obrzucamy pomidorami, tak? Dobrze. CS-a przejdziemy jeszcze do tego historii. W każdym razie Bartek, jaka jest twoja opinia? Wiesz co, bardzo chciałbym się móc nie zgodzić z Tomkiem, żeby tutaj zawrzała jakaś dyskusja większa, ale myślę, że taka czwóreczka właśnie minus w tej skali szkolnej, tak jak już niestety musimy się zgodzić, gdzie ja bardziej lubię 1-10, to chyba uczciwie myślę, bo było dużo sporo dobrych akcentów, głównie w League of Legends. No niestety ten CS, inne gry też całkiem nieźle momenty były, ale zabrakło gdzieś jakiegoś takiego tego spektakularnego kropki na D, żeby powiedzieć, okej, to jest na przykład 5, także to ten jeden sukces przykrywa wszystko inne. Były dobre wyniki, ale nie tego jednego takiego wow. No, wydaje mi się, że zabrakło przede wszystkim majorów i takich wielkich tytułów dla Polaków, bo i Nisza przegrał finał, i Jankos przegrał finał, a o majorach CS-a to może nie rozmawiajmy. Tak. Nisza był w czwóreczce, nie? Tam na International, ale tam wcześniej po drodze te majory, tylko że nie możemy ich porównywać, bo to tam ich 5 jest, a nie 2 w roku, tak czy 3 na najważniejsze. Więc to tak. Patryk, a twoim zdaniem ten minusik, który dają chłopaki, to jest bardziej taki ostrzegawczy, czy taka ta czwóreczka minus jest na zachętę? Ja powiem nawet więcej, że dałbym taką czwórkę na szynach bardziej, bo jakby odjąć CS-a, to myślę, że ta ocena byłaby trochę wyższa. No ale jednak ten minusik jest taki ostrzegawczy bardziej, żeby ten 2020 rok był o wiele lepszy. Brakuje trochę tych sukcesów za granicą, szczególnie w CS-ie, bo polski rynek tutaj fajnie wszystko się rozwija, organizacje idą do przodu i organizacyjnie, i marketingowo również. No ale trochę tych wyników brakuje jednak. No właśnie, bo my patrzyliśmy przede wszystkim przez pryzmat sukcesów Polaków, a też spójrzmy na nasz rynek, rynek organizacji, rynek sponsorów. Wydaje mi się, że to wszystko się rozwija i to idzie jak najbardziej do przodu i jest na pewno lepiej niż było w 2018 roku i to chyba każda organizacja, może nie będę już się wdawał, czy przychody, czy zyski i tak dalej, ale wydaje mi się, że po prostu czują się lepiej na polskim rynku i to jest... Ale też ich było w tym roku jak grzyby po deszczu po prostu rosły, bo to Aves, tak, Devil's One, Minari, Piraci, tak, jakby było tego praktycznie co jakiś czas się pisało, nowa marka wchodzi w e-sport. Team Baiters, no tam są. Dokładnie, także tam się trochę się tego narobiło, no więc na pewno nie jest źle, na pewno dużo więcej ich przybyło niż ubyło, no niestety. Okej, chłopaki, chciałbym, żeby to spotkanie nasze ci przebiegało w takiej atmosferze trochę topów. Robimy topy z różnych sytuacji, więc może zapytam was teraz o takie najbardziej znaczące wydarzenia na polskiej scenie w tym roku. Na przykład Patryk, co tobie jakoś szczególnie w pamięci utkwiło przez ostatnie 12 miesięcy? Ja jestem trochę spaczony CS-em, więc pominę tego Jankosa i G2 w finale Worldsów, bo to oczywiste, ale mi zapadnie na pewno w pamięć fuzja XCOM-u i Jago, tak, bo to jest wydarzenie, które szeroko się odbiło na polskiej scenie. Miało być największym wydarzeniem, no i Według niektórych było, ale nie tak miało być na pewno, no i gdzieś tam lekki niesmak jest. Czy z perspektywy czasu oceniasz, że nie wszystko poszło tak, jak powinno w tej fuzji? PR-owo, marketingowo może tak, ale generalnie wydaje mi się, że obie strony jednak trochę zyskały na tym. Mówię tutaj o chłopakach, którzy teraz grają w Illuminar i o ekipie, która gra teraz w AGO, tak? Bo to AGO będzie się rozwijać. Ta piątka wydaje mi się, że w 2020 będzie
grała coraz lepiej. Illuminati to samo. Znaleźli tak swoje miejsce, swoją oazę i pokazują powoli, krok po kroku, że mogą już celować trochę wyżej niż to polskie podwórko. Tomek, a ty może, nie wiem, może mi się wydaje, ale chyba dosyć dużym wydarzeniem był też Neo w Face Clanie. Był mainstreamowo dużym wydarzeniem i na pewno takim bodźcem dla Polaków. Ja bardzo ostrożnie do tego podchodziłem, tak szczerze powiem, jakoś zbytnio się tym nie jarałem, bo wiedziałem, że to jest długa droga, żeby Filip tam w jakiś sposób wpłynął na tę drużynę. Oczywiście mieliśmy te sygnały gdzieś tam z zewnątrz czy z wewnątrz drużyny, że Filip się sprawdza, że tam go chwalą i tak dalej, no ale wszyscy chyba widzieli, którzy obserwowali, no bo jednak wszyscy bacznie obserwowali tę sytuację, że no nie do końca to grało, nie do końca była ta chemia. Mainstreamowo pewnie to był duży ruch, to znaczy mainstreamowo mówię w tym znaczeniu, że jakby społeczność to miało bardzo duży wydźwięk i nawet i na zewnątrz, że Neo wraca, że legenda i tak dalej, ale nie wiem, czy to dla mnie było jakieś najważniejsze wydarzenie roku, czy topowe. Czyli Ago z XCOM-em. Na pewno ważne było to wydarzenie i to z kilku tak aspektów, jak to Patryk był powiedział. Był Polak na Majorze, nie? Jakby jakaś tam seria podtrzymana gdzieś tam światełko w tunelu było. Ale już występ tego Polaka, raczej jego drużyny, to było trochę... Honorowy. Honorowy to ty powiedziałeś, nie? Ja tam nie będę wydawał opinii na ten temat, ale no tak, Ago z XCOM-em było z kilku względów jednym z ważniejszych wydarzeń w tym roku. Myślę, że dla mnie takim pozytywnym bodźcem było to, jak odradza się organizacja Illuminar. To znaczy widać, że oni stają na nogi, widać, że mają plany, mają wizję i to na pewno jest dla mnie wydarzenie, że potrafili wyjść z maksymalnego dołka. No na pewno na te top 3 polskich organizacji w tej chwili bym ich tam zmieścił. Czyli nie podpiszesz się pod słowami, które dzisiaj gdzieś tam przeczytałem, nie pamiętam gdzie, że to jest najgorszy rok w historii Illuminar. Nie podpiszę się. Ja uważam, że to jest bardzo dobry rok. No nie podpiszę się, bo ja tego nie napisałem. Napisał to ktoś inny. Ale nie zgadzam się z tym absolutnie. Uważam, że to jest bardzo dobry rok dla Illuminar. I kogo nie spytamy, to uważam, że każdy... Znaczy, kogo nie spytamy w organizacji Illuminar, to każdy z nich powie. Od Krzyśka Pogana po Mateusza Sówka, Kowalczyka, po prezesów, po wszystkie osoby, które tam działają, one powiedzą, jesteśmy zadowolone, co osiągnęliśmy w tym roku, ale mamy większe plany na 2020, no bo już te plany zapowiedzieli. Tak? Ja bym tutaj płynnie przeszedł do kolejnej sprawy. Bartek, myślisz, że jak się spotkamy tutaj za rok i padnie pytanie... Spotkamy się? Padnie pytanie, która twoim zdaniem organizacja jest najlepsza? Mówimy powiedzmy teraz o grudniu 2020, to myślisz, że to będzie Illuminar? Może to będzie jakaś inna? Jak obstawiasz? Jaką, patrząc na obecne, że tak powiem, obecny progres tych organizacji, jak byś typował? Co to będzie? Co się zapowiada, to na pewno na tą chwilę mogę powiedzieć, że tak, jakby, że Illuminar ma te największe plany, no bo będzie Arena. Drużyna CS-a top w Polsce, drużyna w LoL-a, no będą już wymuszone zmiany, czyli będzie lepiej. To na pewno już jakby, ja myślę, że tam będzie walka o faktycznie tą pierwszą pozycję, a nie tak jak teraz to było. Dodatkowe sekcje tam też chyba są w Illuminar jeszcze jakieś? Przypomnijcie mi, bo ja już sam nawet ale nie... Ale w sensie o jakie sekcje gry pytasz? Tak. No jest tam FIFA, wiesz, Hearthstone. No właśnie nie jestem pewien, bo Hearthstone chyba zrezygnowali w większości. No FIFA mają, bo Riptorek tam pytają. FIFA jest, no. Tak. No więc jest tam jakby szerokie pole do manewru, będzie ta arena. League of Legends, wiadomo. Sponsorzy też są, więc jakby wydaje mi się, że też z Minari tak będzie pewnie jakaś tam dalej kolaboracja, gdzieś ten spin-off w siostrzaną organizację poszedł. No więc wydaje mi się, że tutaj jest największe pole do tego, żeby i te kroki już jakby klocki się układają, tak wszystko się zazębia. Ładnie. Fantastycznie gestykulujesz. Dziękuję. Staram się właśnie. Natomiast jeszcze przykrywam wasze wydarzenia roku w e-sporcie, bo ja na przykład mam najładniejsze teraz zdjęcie, jakie można mieć, czyli Janko z pucharem MSI. Mogło być minimalnie lepszy z pucharem Worldsów, no ale to jest to, nie? Ale co ja ci mogę powiedzieć? No też chciałbym zobaczyć Polaka podnoszącego puchar Majora CSGO, a nie wiem, czy będzie mi to dane w najbliższej przyszłości. No, bo w życiu było, nie? A ty, Patryk, myślisz, że jak mówimy o tych organizacjach 2020 w tej perspektywie, to może już Ago wypali do tego czasu tak naprawdę? Bardzo możliwe, ale... Przepraszam, ale myślę, że może się pojawić też jeszcze jakiś inny silny gracz, bo ostatni tydzień nas bardzo mocno zaskoczył różnymi informacjami i ja bym się nie zdziwił, jakby pojawiła się jeszcze jakaś drużyna, która urozmaici trochę to. Nowy gracz na scenie. Nowy gracz na scenie, ale
nie musi to być koniecznie polska organizacja, polska drużyna, ale może będzie organizacja zagraniczna i ona trochę zamiesza. Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć o Devilsach, bo oni też się gdzieś przełączyli. Jakby wiemy, że cały czas tam bootcampy się odbywają, na pewno w tym EPC to działa sprawnie. W LoL było, brakuje właśnie tego drugiego mainstreamowego CS-a, myślę, u nich, więc to jest na pewno pole do poprawy, które mogą zrobić w rozwój. A w LoL-u no, byli top 2 albo top 1, no de facto na polskiej scenie top 1 bez Rogue, no więc tutaj też jest dużo. Były też inne gry, jakieś tam Heroesi się przewijali, chyba Sim Racing, coś takiego. Okej, ale o tym roku 2019 jeszcze porozmawiamy, bo to jest teraz kolejna część. Chciałbym, żebyście jakby wytypowali wasze top 3 organizacji polskich w 2019. Takie podium. Brązowy medal, srebrny, złoty. Jak myślicie, kto tutaj zasługuje na wyróżnienie za całokształt, że tak powiem, przez ostatnie 12 miesięcy? Tomek już powiedział tutaj jedną organizację, znaczy, więc Luminarno na pewno. Od tak, zera do znaczy, ja bohatera. Ja bawię się w ostre opinie. Ale dobrze? Ja bym nie szereg... Tak? Aż tak? Tak, tak. To znaczy, bardzo ostre? To znaczy, wiecie, po prostu nie takie, że może pierwsze, może drugie, nie wiem, wyróżnimy tego. Pierwsze miejsce takie, drugie takie, trzecie takie. O, co kurde, to ciężko. Spróbujmy. Będzie. To może trzeciego, co, panowie? Proszę bardzo. To może tak, trzecie, drugie, dobra. Pierwsze. Ale to muszę ułożyć całą trójkę, żeby wiedzieć, kto zajął trzecie. Zacznij od trzeciego, spróbujmy. Powtórz tylko mi pytanie, najlepsze za 2019, tak? Tak, za całokształt, za wszystko, co robili. Dobra. To ja tak mam głos, czy to jak masz powiedzieć? Pomysł? To no może ja mam, bo chciałem, żebyś rzucił we mnie kulką, którą miałeś mieć przygotowaną. Nie. Ja chciałem na przykład, jeśli miało być kontrowersyjne opinie, ja chciałem wyróżnić piratów. Na trzecim miejscu, tak, jako wyróżnienie. Bartosz, dlatego przekonałeś mnie po drodze, bo jak mieliśmy wskazać jedną tylko, to wskazują wtedy też piratów i dlatego ich wskazuję jako pierwszych dla mnie, nie na pierwszym miejscu, ale jako trójeczka za wyróżnienie, ponieważ oni jakby powstali w czerwcu i dla mnie przez te pół roku to nie jest organizacja, która gdzieś mi tam się rozmyła, zanikła, jak to jest, że była taka ładna, grzeczna, ułożona, tylko nie, oni robią coś inaczej, to się może nie podobać, przesadzają, czasem tak, jakby jestem ostatnią osobą, która powie, że tego nie robią, ale dla mnie na przykład pamiętniki z bootcampu to jest sztos, to jest coś, co ja mogę sobie oglądać na zapętlenie, jak mam gorszy dzień, po prostu ja to zawsze sobie chętnie odpalę, robią fajny content, zupełnie do tego inaczej podchodzą, przeginają, idą po linii, po bandzie, no ale podoba mi się to, bo to jest coś innego, to nie jest właśnie organizacja, która mi gdzieś tam zapadła, no że są, no i co z tego. No, ale na twoich dwóch pierwszych miejscach są bardziej grzeczne organizacje. Pewnie są bardziej grzeczne organizacje, bardziej za całokształt, no bo to jednak jest ten pierwszy krok, gdzie to jest dla nich start, tak? Tak jak mówię, to nawet nie jest 12 miesięcy, tylko to jest 6 miesięcy. Więc ja tutaj widzę rozmach, widzę pomysł, widzę polot. Finezji może nie do końca, ale do tego jeszcze pewnie kiedyś dojdą. No i ja tak po prostu chciałem ich wyróżnić w moim podsumowaniu. Ja myślę, że dałbym Devils One na tym trzecim miejscu, jednak wydaje mi się, że za bootcampy, w sensie za EPC i za to, jak ono funkcjonuje, że przyjeżdża jedna drużyna międzynarodowa, przyjeżdża druga, trzecia, to EPC nie stoi puste. Tam UG chyba trenowało przed... No, chyba dwa razy nawet. Nawet coś takiego, tak. No. Jak nie trzy, no nie wiem. Ale w każdym razie trenowali. Więc za EPC, za tą politykę, jaką prowadzą, dosyć ułożoną. Może komuś się wydaje, że jest ona chimeryczna i nudna, ale mi wydaje się, że e-sport powinien taki być, że powinien uczyć, robią szkolenia, robią konferencje, robili jakieś tam inne programy edukacyjne, nazwijmy to, ze sportowcami, więc ja Devils One na trzecim miejscu bym dał. Patryk. No ja też Devilsów, ale to też z tego właśnie powodu, jak działa EPC, jak działa sekcja LoLa, tak, bo wyniki tam są coraz lepsze, dobre są wyniki, w tym roku były dobre. Trochę szkoda tego CS-a, że tam tego nie ma, ale pewnie w najbliższym czasie coś tam wymyślą panowie. No i oprócz tego mi się podobało takie podejście do fana, bo Devils One robiło jakieś spotkania w EPC, gdzie można było oglądać wspólnie mecze. No to też było fajnie, byli blisko, gdzieś tam testy chodził czasami po trybunach, rozdawał jakieś naklejki, były takie sytuacje, sam dostałem od niego naklejkę, także dzięki Filip za naklejkę. Na laptopie jest, ale... Ja jestem bliższym kolegą, dostałem 3, wiesz? A ja nie dostałem żadnych, no i się rozliczymy właśnie następnym razem. No to pewnie nie masz ich w swojej dwójce. Nie, teraz już nie. Teraz mieli być, ale wypadli, no właśnie tak się złożyło, no sorry. Dobrze, to kto Bartuś u ciebie na drugim miejscu? Wiesz co, nie, tak na poważnie chciałem dać właśnie też Devilsów u siebie. No i co ja mam dodać do tego? No? Jakby wy ich oceniliście na trójeczkę, ja daję na dwójkę, no bo
no bo co, zaczęli też w tym roku, de facto się ogłosili, tam na początku był jeszcze Team EPC w LoLu, mieli wszystkie rzeczy, które powinny być, gdzieś tam się potem ten CS wysypał, no i to tyle, co ja więcej mogę powiedzieć. Ale też mają kreatywność, trzeba podkreślić ich kreatywność, bo te filmiki, które przynajmniej na początku robili, bo teraz trochę od tego odeszli, tak wydaje mi się, ale to ty lepiej powiesz, bo siedzisz w tej scenie LoLa, to rzeczywiście te filmiki, te przeróbki piosenek, to w jakiś sposób było kreatywne, fajne i... Wiesz co, no moja dziewczyna do tej pory czasami mi śpiewa, oni by tak chcieli zagrać w Lecu, no. No, Bartek, jakby, tak, co ja ci mam powiedzieć? No, to weszło, to się przyjęło. Na pewno ja pamiętam też Worko Plecak, bo oglądałem to z wielkim what the fuck na twarzy. Także bardzo mi się podobało. No i gdzieś tam tego mi brakuje. Gdzieś mam wrażenie, że to się uspokoiło, po prostu przeszło na bardziej stricte wyniki sportowe. No, a to chyba widać po Piratach, że mi się podoba bardziej taki zaczepny styl. Okej, dwójeczka. Nie wiem, Marcin, ja mam problem, bo nie chciałbym nikomu dawać pierwszego miejsca, bo uważam, że żadna organizacja nie wywarła na mnie takiego wrażenia czy takich emocji, żebym mógł powiedzieć, że to jest najlepsza organizacja w tym roku w Polsce. Bo po tam prostu... wszędzie jest jakieś ale, nie? Jest dużo dobrego i jest jeden taki minus, kategorycznie jest... nie pozwala tego dać na jedynkę. Tak, i to jest mój największy problem, że nie mogę nikomu dać pierwszego miejsca, więc tak ex aequo dam je Illuminar, za to jak wyszli z kłopotów, o czym wcześniej mówiłem, i XCOM AGO za to, jak działają, jaki model gracza, że tak powiem, proponują, czy tam chcą uczyć tą młodzież i tak dalej, i te testy wszystkie, i to wszystko, ta filozofia, to po prostu do mnie trafia i wydaje mi się, że prędzej czy później e-sport na tym skorzysta. Jak nie prędzej, to na pewno później, bo kiedyś te wyniki jakby dadzą namacalne efekty i wierzę, że na tym cała społeczność e-sportowa będzie korzystać, więc u mnie na drugim ex aequo miejscu Illuminar, za to, jak wyszli z kłopotów, i AGO za to, że zatrudnili Tomka Działowego, tak, że Gimper jest ich twarzą i to rzeczywiście wpływa na ich wyniki na YouTubie, w przeciwieństwie do tego, co proponują inne polskie organizacje na swoich YouTubach. Za to, jaki model szkolenia preferują, no i za to, że mają tych sponsorów, że przyciągają, bo co by nie mówić, że okej, tam się złączyli z XCOM-em, wiesz, to wyszło nagle i tak dalej. Uważam, że AGO w tej chwili bardzo mocno stoi, jeśli chodzi o partnerów, i tutaj Devilsi też bardzo mocno stoją, jeśli chodzi o partnerów, i tyle. Więc ex aequo drugie miejsce. Ja go w swoim życiu docenię, jak oni wrócą do LoLa w końcu. Ja tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat. No to wrócą, myślę, Patryk. No ja właśnie też mam nadzieję, że Patryk to nie leci. Oddajemy go z Patrykowi. U mnie na dwójce AGO i to w sumie nie miałem wątpliwości, ale też z tego powodu, że powstała ten model budowania drużyny, o którym mówił Tomek, tak? Jest innowacyjny. Możemy powiedzieć, że jest innowacyjny, tak? Bo chyba nikt nie przeprowadzał jeszcze testów na taką skalę. Chyba Astralis coś tam próbowało, oni się tak rozwodzili, ale nie wiem, do jakiego stopnia to nie był PR-owy bullshit generalny. No ale mówimy o Polsce, więc AGO głównie za to, no i też za tego Gimpera jednak, bo to jest próba dotarcia do jakiegoś tam swojego targetu, trochę bardziej wymyślna niż to robiły pozostałe organizacje. Jakaś analiza została przeprowadzona na pewno, także też wydaje mi się, że wiedzieli, co robią, biorąc Gimpera. Czyli rozumiem, że Illuminar pierwsze. Tak. A dlaczego zdecydowanie Illuminar? Dla mnie zdecydowanie z tego powodu, że zrobili coś, co udaje się niewielu. To znaczy? No, czyli od zera do... No może nie całkiem od zera, tak? Bo nie, no, tam fanbase mieli, był, no, mieli markę, fanbase, tak, ale chodzi o to, że no, podnieśli się. To nie jest takie łatwe, tak? No i też wydaje mi się, że mają taki fanbase, a raczej, nie wiem, takie jakieś community wokół siebie tworzą, wydaje mi się, które jest na tle innych polskich organizacji troszkę większe, bo ja widzę to wsparcie, jeżeli oni przyjeżdżają na eventy typu Mistrzostwa Polski, ja widzę to wsparcie tych rodzin graczy, że przyjeżdżają tam rodzice i tak dalej. Tego trochę nie widzę u innych organizacji, a może innych drużyn. Nie mówię, że tego nie ma. Od razu mówię, że na pewno są jakieś przykłady i w LoLu, i tam w FIFA, i tak dalej, w innych organizacjach, tylko widzę jakby najbardziej skondensowane community właśnie po stronie Illuminar. No i jak jesteśmy przy Illuminar, to trzeba powiedzieć, że wyczuli dobry moment, tak, żeby wziąć ten skład. Wykorzystali sytuację, no i oczywiście nie żałują teraz, tak? Widzimy po wynikach. Zresztą się nie zachłysnęliście w tym ostatnimi kilkoma miesiącami właśnie wynikami w waszym ukochanym CS-ie, bo poza tym ja mam wrażenie, że tam wcale nie było tak kolorowo i było bardzo mocno różnie. Pamiętam problemy w LoLu,
Pamiętam, że Fryderyk przecież miał się zajmować Veggie i od samego początku miał być już tam inną rolę, potem musiał rotować na trenerce. Mm-hmm. Pamiętam, jak opowiadał o tym swoim charakterystycznym głosem. Ja normalnie wracam z roboty i naskryjmy. Także pamiętam to, także było różnie. Były na pewno też wyniki troszeczkę poniżej poziomu. Teraz ale, też nie pamiętam. Ale była powtarzalność w LoLu. Nie do końca. Nie do końca. Były bardzo duże fluktuacje. Jak sobie popatrzysz, wyniki ostateczne ok, ale tam było bardzo, bardzo to nierówne było. Bardzo nierówna gra. Kolejne zmiany w składzie. Teraz nie możemy też zapominać o Rypsonie, więc też jeszcze kryzys na koniec wizerunkowy troszeczkę. Wiadomo, że wszystko tam załatwione i tak dalej, to jest zupełnie osobny temat, ale myślę, wydaje mi się, że nie było tak do końca kolorowo i o tym też chcę wspomnieć, dlaczego ty, Tomek, nie dałeś tego na tej pierwszej drużyny, bo ja mam to samo, bo do każdej z tych zespołów, nie chcę tak tylko mówić o samych superlatywach, tylko rzucić też troszeczkę, wiecie, mięska generalnie, żeby coś tutaj tak się działo, a nie tylko, no to Illuminar takie fajne, takie rodzinne, ja też ich lubię generalnie, naprawdę, do nikogo nic nie mam tutaj za bardzo, ale no nie rozpływajmy się jakby aż tak bardzo. Nie rozpływamy się, dlatego ci mówię, że nie ma pierwszego miejsca. To, no. U ciebie też nie ma pierwszego miejsca, no to powiedz mi, kto tam ex aequo jest na tych czołowych lokatorach. Nie mam za bardzo innego wyboru, no bo wszędzie gdzieś były jakieś większe, mniejsze chryje, a w Illuminar no było w miarę stabilnie, tak? Poza tym to, co przed chwilą powiedziałem, to było stabilnie, więc ja bym ich dał właśnie na dwójeczkę, X-Comago byłoby, gdyby mieli sekcję LoLa, no tak to nie ma, no to ja nie mogę ich docenić, po prostu sumienie mi nie pozwala. No dobrze, chłopaki, porozmawiajmy jeszcze o tym, jak ten cały rok my przepracowaliśmy jako dziennikarze w 2019 roku. Słuchajcie, już nie mówię o samej Sportmanii, ale sam rynek też dziennikarsko się bardzo profesjonalizuje. Są różne programy, audycje, mnóstwo materiałów, wywiadów. Naprawdę dziennikarze docierają do każdego, kto się tylko pojawi na scenie. A zapytam tak, na przykład czego wam brakuje w takim od strony dziennikarskiej, co można by było zrobić w 2020 roku? Czego na tym rynku sportowym chętnie byście doświadczyli? Ja mogę zacząć. Proszę bardzo. W marcu bodajże, ale nie jestem teraz pewien, bo tego nie sprawdzałem przed programem. Napisałem tweeta, a to był marzec, przypominam, że eSportmania jest najlepszym portalem pod względem wideo w tym kraju. Część tam się zgodziła ze mną, część nie, ale widziałem zarzuty, że jak to, że my, że dlaczego się chwalimy, nie, i tak dalej. Ja po prostu podtrzymuję to zdanie nawet na koniec roku, bo ja nie czuję konkurencji ze strony innych portali w formacie wideo. Po prostu wydaje mi się, że robimy najwięcej. Jesteśmy praktycznie na każdym evencie. Robimy misję e-sport, robimy różne, nie wiem, tam podcasty, robię Piękny, Zły i Szczery. No moimim zdaniem jest tego tyle. To znaczy, jeszcze streamy. No, no jeszcze nasze streamy, no tak. Rozmawiamy na respi i tak dalej. I ja po prostu nie czuję konkurencji. Praca kamery bardzo, bardzo jest taka, no... wymagająca. Ustawiasz kamerę, na nawijasz, tak, no nie, dział no wideo. Tak, to trzeba, wiesz, nie każdy potrafi. To troszeczkę tak? Człowiek ciuknie. No, więc tak, ja po prostu nie czuję konkurencji, jeśli chodzi o format wideo ze strony żadnej redakcji w tym kraju i mówię to otwarcie, a bardzo bym chciał poczuć konkurencję, bardzo bym chciał więcej formatów, audio, wideo, bo ja lubię sobie włączyć podcast dobry, podkreślam, dobry podcast i posłuchać, niekoniecznie sportowy, więc myślę, że jeżeli można zrobić, nie wiem, dobry podcast o ciągnikach, to myślę, że i o e-sporcie można zrobić dobry podcast, tylko trzeba mieć na niego pomysł, a wydaje mi się, że w Polsce trochę portale czy redakcje e-sportowe, choć mają środki, wydaje mi się, że nasza konkurencja też by miała na to środki, gdyby dostała, że tak powiem, zezwolenie z góry, to już nie będę wchodził w szczegóły, ale tak... tak to powiem, to jednak tego nie robi i tego mi brakuje. I tyle ode mnie. Bartek, a ty jak odpowiesz na to pytanie? Przypominam, że chodzi o to, co chciałbyś jeszcze zobaczyć na polskiej scenie. To ja jeszcze mówię, ja mam dwie rzeczy, które chciałbym zobaczyć. Przede wszystkim jeden to ja tęsknię za Uszatem. Miało być, Michał zapowiadał kilka razy Karmak, że zrobi, że będzie, że się zaklina, że zrobi do końca. Zostało mu bardzo mało czasu już, także no, liczę na niego po prostu, że dotrzyma słowa. Mamy, materiały. Mamy materiały na niego, mamy na niego haka po prostu, to już mu nie damy. Codziennie będę mu tweetował i wysyłał na Facebooku, jak tego nie zrobi, to jest raz. A druga rzecz, to ja bym tak zobaczył ten e-sport od podstaw, no bo mamy jakieś te duże lany w stylu właśnie jakieś tam ESL, gdzieś tam przystanki, jakieś IEM-y i tak dalej, jest tego dużo, a jest też dużo oddolnych inicjatyw i ja bym gdzieś, wiesz, zobaczył, jak to wygląda w jakimś, nie wiem, właśnie z Farzędzu, gdzieś, nie wiem, w Legnicy, w Cimiu Dolnym, no przysłowiowym. Ja bym sobie po prostu pojechał, zobaczył, pooglądał jakieś takie rzeczy, no i no bo brakuje mi tego. Myślę, że może być naprawdę fajnie gdzieś coś takiego pokazać, zrobić, no i fajnie by było, jakby to było, no. Co? Żeby Patryk, poczuć ten klimat. A my no. Rozmawialiśmy trochę przed programem, że fajnie by było pokazać na przykład całą tą drogę szkolenia
zawodników, choćby w CS-ie. Myślę, że to jest trochę też zaniedbane. Organizacje mają środki i możliwości, żeby to pokazać, ale raczej nie dzielą się za bardzo taką wiedzą. No nie dzielą, ale ja też sobie myślałem, że generalnie trochę nam brakuje dyskusji o szkoleniu w Polsce, bo mamy akademię, no ale nie mamy jakiegoś większego programu, i w sensie programu szkoleniowego, tak, który by pomagał rozwijać dzieciaki gdzieś od najmłodszego, tak, takie, które to miejsce sportu. W piłce nożnej też raczej ciężko z tym programem, no. Był ten program dla trenerów, ale on chyba został wprowadzony rok temu, bo bodajże, nie? Dopiero, więc tak, to spokojnie. Ale, jeszcze, ale to już jest pora, żeby powoli o tym myśleć, bo niedługo wszyscy nam odjadą, już te największe kraje myślą o tym, mają, organizacje mają swoje projekty, tak? No także jak u nas nikt nie pomyśli, to będziemy mieć problem w przyszłości, tak jak to miało miejsce w sporcie tradycyjnym chociażby, więc wydaje mi się, że powinniśmy o tym już powoli myśleć, ale jeszcze dopowiem do tego, co chłopaki mówili tutaj o kontencie wideo. Brakuje mi trochę też takiej, może to będzie trochę idealistyczne za bardzo, ale brakuje mi takiego kontentu reportażowego trochę, gdzie dziennikarz wchodzi, dziennikarz albo reporter, tak, jakiś szalony, wchodzi do, nie wiem, do mieszkania zawodnika, czy chodzi po jego osiedlu. Kiedyś to Virtusi robili, z tego co pamiętam, takie w różnych dziwnych miejscach wywiady. No i po prostu można poznać tego zawodnika, bo wydaje mi się, że w ostatnich latach trochę tego brakuje. Czyli chciałbyś Maciek 12, historia prawdziwa. Ale to już ci mówię, takie reportaże próbowało robić AGO, nawet kilkanaście dni temu rozmawiałem o tym z Patrykiem i mówił mi, że po prostu nie było to interesujące dla widza, że mieli niewspółmierny koszt, znaczy koszt produkcji był wyższy niż oglądalność tego i dlatego z tego zrezygnowali, bo po prostu nie chciał nikt tego oglądać, więc no ale to idealistyczne. Idealistyczne, tak. Idealistyczne. Dobrze, żeby tak nie kończyć dosyć depresyjnie, to jeszcze powiedzcie panowie, co najbardziej chcielibyście zobaczyć w 2020 roku związanego z polskim e-sportem? Jakiś wielki sukces Polaka, jakiś wielki transfer, pojawienie się nowego gracza na rynku? Ja chciałbym obronienia kryształowej kuli przez redakcję Sportmani w Spodku w Katowicach i mam nadzieję, że Karmak słucha to. Tomek, ja o siebie jestem spokojny. Ja nie dowiozłem, tak? Musisz ćwiczyć ostro nadgarstek. Dobra, będziemy robić treningi. Nie wiem, tak poważnie, co bym chciał zobaczyć? No chciałbym zobaczyć Polaka wygrywającego Majora, no, w CS-a. To mi się marzy. Myślę, że daleko jesteśmy od tego, że to raczej... I myślę, że to dobrze by zrobiło całej scenie. Na pewno. Tym bardziej, że no ostatnio nie dzieje się wcale tak dobrze na naszej rodzimej scenie i myślę, że sukces Polaka, tak jak kiedyś sukces Virtus Pro w Katowicach, przełoży się na zwiększenie zainteresowania, tylko jeszcze kwestia taka, że ten gracz, drużyna muszą to wykorzystać, muszą pójść za ciosem i promować to, a wtedy będzie dla nas lepiej. Wszystkim jeszcze panowie króciutko. Patryk? No ja uważam, że sukcesem będzie, jeżeli w ogóle zobaczymy polski zespół na Majorze, no umówmy się. Bo to zobaczymy. Iluminar ma skróconą drogę, więc może się uda. No spokojnie, że kwalifikacje, to ja wiesz. Na cirku, ja wiem, że tam jeden kroczek przeszedł, czy dwa, ale tak. To Bartek, jeszcze jakieś właśnie twoje marzenie na 2020 rok plus przesłanie. Proszę bardzo. Moje marzenie na 2020 rok to jest takie, żebym mógł sobie w listopadzie powiesić nad łóżkiem zdjęcie Jankosa oprawione w ramkę, jak podnosi Puchar Mistrzostw Świata, Summoner's Cup. To jest jedno takie moje marzenie. Natomiast przesłanie na następny rok to jest takie, że nie spać, zwiedzać i pracować ciężko, bo można zrobić dużo fajnych rzeczy i się rozwijać. No i wszyscy, i to nie tylko organizacja, ale też my. Ja na przykład zrobiłem bardzo dużo fajnych rzeczy, z których jestem zadowolony, a to był mój pierwszy rok, więc wiem, że na pewno drugi będzie jeszcze lepszy, bo jestem super. I takiego podejścia wam wszystkim życzę, moi drodzy i drodzy widzowie. Ja się tu nie będę skromnie, po prostu miało być z pompą, jest z pompą, ja się tu nie ograniczam. Dobrze, zapraszam na First Win of the Day. Bardzo dziękuję za to miłe spotkanie. Wszystkim wam, koledzy, życzę wesołych świąt, ale na to jeszcze będzie okazja przy jakimś opłatku, także na to będzie czas. Tomek Chomczyk. Dziękuję bardzo. Patryk Stec. Dziękuję. Bartek Klepaczewski. Marcin Stus. Dziękuję bardzo i widzimy się w nowym roku.